i zawsze każdy dzień może być tym ostatnim, więc cieszmy się tym, co mamy i brnijmy do przodu i bądźmy wdzięczni za każdy dzień. Teraz wiemy, że z wielką tragedią zmaga się rodzina Dawida Kubackiego. Jego żona walczy o życie. Widziałam twoje słowa wsparcia. No właśnie, mam wrażenie, że kto jak nie ty znasz tę sytuację. Wiesz co, myślę, że ta sytuacja i moja sytuacja i wiele innych sytuacji w świecie osób, które są osobami publicznymi, im bardziej są rozpowszechnione, tym bardziej pokazują, jak życie popływa w kruchę, że nieważne kim jesteśmy, czy jest to osoba publiczna, czy jesteś nie osobą publiczną, normalnie pracujesz, to bez znaczenia kim jesteś. Każda tragedia może dosięgnąć każdego, więc myślę, że warto cieszyć się życiem, być życzliwym dla każdego człowieka, bo tak naprawdę jutra może nie być i zawsze każdy dzień może być tym ostatnim, więc cieszmy się tym, co mamy i brnijmy do przodu i bądźmy wdzięczni za każdy dzień. A Dawidowi i jego żonie życzymy po prostu przede wszystkim dużo zdrowia, tak, ma silną żonę i to widać, że się nie poddają i walczą i tego z całego serca im życzę, bo wiem, jak cenne jest zdrowie, a zwłaszcza no, patrząc na pryzmat tego, co ja doświadczyłam, to naprawdę tylko zdrowia im życzę i takiej miłości, jaką się darzą nawet w takich trudnych chwilach.